Zgromadzonych na tej Eucharystii w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Przeżywamy jakże wspaniałą tajemnicę, która napawa nas radością, że po tych ciężkich nieraz trudach naszego życia czeka nas wspaniałe szczęście tam, gdzie jest już nasza niebieska Matka Maryja, niebo, do którego zdążamy, nieraz bardzo trudząc się, aby jak najlepiej przeżyć swoje życie, aby jak najlepiej służyć Bogu, Ojczyźnie, Kościołowi. Serdecznie witam tutaj tych wszystkich, którzy przynieśli ten wspaniały wieniec żniwny. To, moi drodzy, wyraz naszej wiary w Bożą opatrzność, że Bóg daje człowiekowi ziemię, aby właściwie tutaj gospodarzył. Daje odpowiednie pory roku, abyśmy mogli zebrać plony ziemi, które następnie będą służyć, abyśmy nie umarli z głodu, aby nikomu nie brakowało na ziemi chleba powszedniego. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję za ten piękny wieniec, który wykonały panie Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich, Rada Sołecka z panem Sołtysem na czele i wszyscy, którzy w to się zaangażowali. Moi drodzy, tak się składa, że chyba coraz mniej nas tutaj w kaplicy będzie znało, jak żniwa prawdziwe wyglądały. Te następne pokolenia to będą widzieć tylko może w skansenie. Ale dlatego ważne jest, żebyśmy tę tradycję pielęgnowali, żebyśmy w swoim życiu rzeczywiście umieli oceniać, kto jest najważniejszy. I umieli doceniać także tą ciężką pracę rolnika, który troszczy się, aby właśnie tego chleba, jak mówił już taki, można powiedzieć, slogan, nie zabrakło nikomu. Wczoraj mu podano, że 9 milionów ton w Polsce żywności się marnuje. Obliczono 255 tysięcy tirów. Marnuje się żywność. Straszne rzeczy, a z drugiej strony tylu ludzi z głodu umiera. Także i u nas. W Polsce ludzie właśnie też nieraz budują. Dlatego wdzięczni Bogu za te dary, składajmy uwielbienie za to, że nam błogosławił w tym roku i prośmy o obfite błogosławieństwo dla wszystkich. My dziś, niosąc chleb i wieniec, Tobie składamy dzięki. Pobłogosław chleb ziemi czarny, co karmi wszystkich w krąg. Wynik głodnej do pracy ofiarnej, lecz dobroć Boży drogi. Po pobłogosław przeniesione do Ciebie pierwociny ziemi tego roku, odebędy zbóż, trawy, zioła, kwiaty. Zachowaj je od suszy, gradu, powodzi i wszelkiej szkody, aby wzrastały, radowały oczy, przynosiły jako obfitszy plon i mogły służyć zdrowiu ludzi i zwierząt. A gdy będziemy schodzić z tego świata, niech nas niosących pełne naręcza dobrych czynów przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica Wniebowzięta, najdoskonalszy owoc tej ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do domu Twojego przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże i najlepszy Ojcze, Ty pozwalasz ludziom stawiać ziemię i zbierać z niej obfite plony. Bądź uwielbiony za przeniesione owoce ziemi i pracę rolników. I pobłogosław ten wieniec żniwny, owoce, warzywa, spraw, Panie, aby nikomu w tym roku nie zabrakło pożywienia. Wspomagaj swoją łaską wszystkich pracujących na roli i naucz nas dzielić się Twoimi darami z każdym, kto znajdzie się w niedostatku. Pozwól nam tak korzystać z dóbr tej ziemi, abyśmy zasłużyli na uczestnictwo wiecznej radości w Twoim domu przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dziękuję bardzo.